Zrobimy w tym filmie parę przykładów mnożenia pisemnego metodą przekątnych. W następnym filmie odpowiemy na pytanie, dlaczego ten sposób działa. Powiedzmy, że chcę pomnożyć dwie liczby dwucyfrowe. Sposób, który tu pokażę, opisany został w książkach już w średniowieczu. W matematyce arabskiej pod koniec XIII wieku, w Europie około roku 1300, w matematyce chińskiej w połowie wieku XV. Istnieje wiele innych sposobów mnożenia pisemnego, opartych na siatce prostokątnej, i każdy z nich ma jakieś zalety. Metoda przekątnych. Powiedzmy, że chcę pomnożyć 27 razy 48. Przepisujemy 27 tak, żeby cyfry były oddalone trochę od siebie. Każda w swojej kolumnie 48. Przepisujemy z prawej strony, od góry w dół 48 i rysujemy siatkę. Kolumna dla dwójki. Kolumna dla siódemki, osobny poziomy rząd dla czwórki i osobny poziom dla ósemki. Fajne jest tu to, że wszystkie mnożenia robimy jednym ciągiem, a potem kończymy i wykonujemy znowu za jednym zamachem wszystkie dodawania. Nie ma potrzeby przemieszczania się pomiędzy mnożeniem poszczególnych cyfr, a dodawaniem wyników tych mnożeń. Jest tu też przenoszenie do wyższych rzędów, ale wykonuje się je w całości dopiero na etapie dodawania. Jeszcze do siatki trzeba dorysować przekątną każdego pola w tym kierunku. W następnym filmie odpowiemy na pytanie w jaki sposób te przekątne działają. I jesteśmy gotowi do mnożenia. 7 razy 4 równa się 28. 2, 8. O tak. 2 razy 4 równa się 8. Wpisujemy 0, 8. O tak. 7 razy 8. 7 razy 8 to 56. Wpisujemy 5 i 6. I na koniec 2 razy 8. 2 razy 8 to 16. Wpisujemy 1 i 6. O tak. I to jest koniec etapu mnożenia wszystkich cyfr przez siebie. Teraz będziemy dodawać. Sposób dodawania. Polega na przesuwaniu się w lewo w dół wzdłuż tych przekątnych. Zaczynamy od dołu od prawej. Ta pierwsza przekątna to przekątna jedności. Mamy w niej tylko szóstkę i przepisujemy tę szóstkę tutaj na dole. Przesuwamy się do następnej przekątnej. Mamy w niej 6, 5 i 8. To nasza przekątna dziesiątek. 8 dodać 5 równa się 13. 13 dodać 6 równa się 19. Wpisujemy 9 w tej samej przekątnej dziesiątek, a jedynkę z dziewiętnastki przenosimy do następnej przekątnej, która jest przekątną setek. 19 na przekątnej dziesiątek to tak naprawdę jedna setka i dziewięćdziesiąt. To dziewiętnaście dziesiątek. Przenosimy 1. 1 dodać 2 równa się 3. 3 dodać 8 równa się 11. 11 dodać 1 równa się 12. Wpisujemy 2 w przekątnej setek i przenosimy jedynkę do przekątnej tysięcy. 1 dodać 0 równa się 1. Tu tylko jedynka na pozycji tysięcy. No i mamy odpowiedź. 27 razy 48 równa się 1296 1296. Zróbmy jakieś trudniejsze zadanie wymagające większej ilości cyfr. Chcę wam pokazać, że ta metoda działa dla każdego mnożenia. Powiedzmy, że mamy...

Teraz rysujemy siatkę z przekątnymi. Kolumna dla każdego. Bardzo proszę. I każda z tych trzech cyfr też ma swój oddzielny poziom. Dla siódemki, dla ósemki i dla siódemki. Teraz przekątne. Pierwsza, druga. Chyba wiecie już o co chodzi. I jesteśmy gotowi do rozpoczęcia mnożenia. 9 razy 7. Nie będę tego już tu na boku rozpisywał. Znamy już chyba tabliczkę mnożenia. 9 razy 7, 63, 7 razy 7, 49, 4 razy 7, 28, 5 razy 7 równa się 35, 9 razy 8, 72, 7 razy 8, 56, 4 razy 8. 32, 5 razy 8, 40, 9 razy 7, 63, 7 razy 7, 49, 4 razy 7, 28, 5 razy 7, 35. Mamy za sobą wszystkie mnożenia. Zmieniamy teraz tryb pracy naszych mózgów na dodawanie. Zaczynamy od przekątnej jedności. Przepisujemy trójkę. Teraz przekąt na dziesiątek. 2 dodać 6 równa się 8. 8 dodać 9 równa się 17. Zapisujemy 7 w kolumnie dziesiątek i przenosimy jedynkę do kolumny setek. 1 dodać 3 równa się 4, 4 dodać 7 równa się 11, 11 dodać 6 równa się 17. 17 dodać 4 równa się 21, 21 dodać 8 równa się 29. Zapisujemy 9 w przekątnej setek i przenosimy 2. 2 dodać 6 równa się 8, 8 dodać 9 równa się 17, 17 dodać 5 równa się 22, 22 dodać 2 równa się 24, dodać 2 równa się 26, dodać 5 równa się 31. 1, przenosimy 3, 3 dodać 4 równa się 7, 7 dodać 8 równa się 15, 15 dodać 3 równa się 18, 18 dodać 0 równa się 18, 18 dodać 3 równa się 21, zapisujemy 1, przenosimy 2, 2 dodać 2 równa się 4, 4 dodać 5 równa się 9, 9 dodać 4 równa się 13. Zapisujemy 3, przenosimy 1. 1 dodać 3 równa się 4. I mamy koniec. Takie to łatwe. Są dwie zalety takiego mnożenia. Jedna to taka, że wykonujemy wszystkie mnożenia jednym ciągiem, potem wszystkie dodawania też jednym pociągnięciem. Druga zaleta to przejrzystość. Wszystko jest tu ładnie poukładane. W tradycyjnej metodzie z przenoszeniem i przesuwaniem w kierunku wyższych rzędów zajmuje to wszystko dużo miejsca. Tutaj mamy wszystko zgrabnie ułożone w równiutkim prostokącie. I nasza odpowiedź brzmi 4 311 973. 4 311 973. W następnym filmie zajmiemy się wyjaśnieniem dlaczego ten sposób mnożenia działa.